opuszczone sanatorium w Sokołowsku, ale w tej chwili jest to już teren prywatny, także nie za bardzo mogę tam wejść i sfilmować wnętrze. Kolejny widoczek na opuszczone sanatorium w Sokołowsku jest cień nadziei, ponieważ ktoś to kupił. Przez chwilę widziałem jakieś prace budowlane, ale widać, że kiedyś naprawdę tętniło życiem. Robiło wrażenie, robi teraz. Robi wrażenie nawet po latach. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. 18 października 2014 roku. Sobota. Prace remontowe na zniszczonym sanatorium w Sokołowsku, niedaleko Boguszowa Gorce. Widać, że wieżyczka poszła na pierwszy ogień. Przypuszczam, że jednak wiele lat upłynie, zanim sanatorium wróci do swojej dawnej świetności. Tam jest tylko odremontowana willa roza. Budynek obserwatorium w Sokołowsku. Zrobione w jakimś neogotyckim stylu. To był wspólny obiekt razem z tym sanatorium Bremera. Czyli to było wspólne z tym sanatorium, prawda? Tak. To sanatorium ktoś kupił, czy... To sanatorium ktoś z powrotem kupił, czy... No jest remontowane. Nie, to ja widzę, tylko... Czy po prostu kto, jakiś właściciel prywatny, tak? Nie, to jest fundacja. A, fundacja. Kurde, to tam... Jakby...